Uruchamiam Rafała, mojego stopera, bo musiałem aż zrobić notatki do wstępu, co mi się nie zdarza. Za dużo rzeczy. I tak. Takie notatki. Jeszcze mogłoby być więcej. Dzięki Milenie byliśmy w piątek na koncercie. Koncert super, ale też mi dużo pokazał, jak powinien wyglądać kościół i no, podzielę się tymi moimi spostrzeżeniami. Przy orkiestrze jest taki ktoś jak dyrygent. Wiecie, pan z pałeczkami albo z jedną, który macha, robi dziwne rzeczy, które myślę rozumieją głównie ci, którzy są mu poddani. On jest plecami do widowni, my nie widzimy, co on tam robi, może coś mówi, ale ci, co na niego patrzą, wiedzą, o co mu chodzi. I weźmy sobie tego dyrygenta jako Pana Boga, że Pan Bóg jest plecami do świata, świat nie wie, co on robi, ale Kościół patrzy na niego i powinien rozumieć, co jego machnięcie znaczy, jakie on im daje znaki. I teraz mam podpunkciki do pana dyrygenta. Poczekam. Pan dyrygent to jest ktoś, do którego nikt nie fika. On tam ma władzę absolutną. On decyduje, kto kiedy co robi, kto w ogóle w tej orkiestrze jest. I nikt nie weźmie oddechu bez jego pozwolenia. Czy tak patrzymy na Pana Boga, że czy z Nim dyskutujemy może? Rafał już tu mówił alternatywną wersję powołania uczniów. Tym, czemu tego wziąłeś, a czemu mnie nie? Czyli jest szef orkiestry, dyrygent. Potem są muzycy, którzy, jak już powiedziałem, zostali wybrani przez tego dyrygenta. Nie zrobili tak, jak Rafał mówił, że sobie wybrali dyrygenta i teraz ty nam będziesz dyrygował, ale w sumie będziemy grali, co my chcemy, a ty tam machaj. To tak nie działa. Orfa tylko go słuchali. Nawet jak jego skrzypce by były nienastrojone, on podaje dźwięk, oni mają się tak samo rozstroić, jak on. Bo mają grać wszyscy razem to samo. Oni to robili po każdym utworze praktycznie. To nie jest tak, że kiedyś nawróciliśmy się, kiedyś poznaliśmy Boga, to już jesteśmy nastrojeni na wieczność. Bo się rozstrajamy, bo żyjemy na tym świecie. Grzech nas dotyka i musimy się ciągle podstrajać, żeby wszystko ładnie brzmiało. Ale z drugiej strony jest też tak, że każdy ma swoje nuty. I zdarzało się tak, że ktoś siedział, nic nie grał w danym utworze, ale komuś się pomyliły nuty i on tam był na przykład potrzebny, żeby mu przewrócić kartkę. Czy patrzymy tak, że czasem może my nie mamy jakiejś służby, ale jesteśmy potrzebni komuś, żeby mu pomóc, żeby mu się dobrze służyło. Bo w tym utworze ktoś w ogóle nie zagrał. Mógł siedzieć i się nudzić. A może komuś się coś pomyliło i musiał mu pomóc. Była ciekawa sytuacja. Dyrygent wybrał tam solistów tak zwanych. No i solista to jest taki ktoś, kto jakby jest taki, wiecie, wysunięty, widać go, ma tak zwane solo też. Ale była sytuacja, jeden chłopak miał solo, tam w utworze, a potem dyrygent go odstawił na ostatnie krzesło. I on miał solo swoje, a potem większość koncertu siedział na ostatnim krześle i grał to samo, co ci inni, co cała sekcja. Jak my patrzymy na nasze? Czy zazdrościmy kogoś, że on ma solo teraz? Może my mamy solo, może ja teraz mam?
a za chwilę będzie miał ktoś inny, bo dyrygent powie, idź sobie siądź i go wspieraj, rób mu tło. Czy jesteśmy gotowi na to, z jednej strony, żeby jeżeli dyrygent powie, chodź grać solo, to zagramy? Ale to nie znaczy, że jesteśmy lepsi, skoro je zagraliśmy, bo dyrygent może powiedzieć, idź siądź w ostatnim rzędzie i rób to samo, co wszyscy. Czasem ten solista zostaje sam. W tym jednym utworze było, on tam ciupał na tych skrzypcach, wszyscy mu robili ładnie tło i nagle dyrygent tam pomachał im i on został sam. Wiecie, jest orkiestra, nie wiem, tam z 50 osób chyba było i nagle zostajesz sam. Czy jesteś gotowy na to, że jesteś przygotowany, wyćwiczony i wiesz, że to dyrygent zarządził, że teraz będziesz bez pomocy, że teraz będziesz musiał tę chwilę polegać jakby w cudzysłowie tylko na sobie i zrobić, co masz zrobić. Bo potem ta orkiestra wróciła. I w naszym życiu też czasem jest tak, że wydaje nam się, że jesteśmy sami. Ale jeżeli jesteśmy w orkiestrze, to dyrygent zarządził tą samotność i my powinniśmy wiedzieć, co mamy w tym czasie robić. Byli ci muzycy tacy, którzy byli ciągle na scenie, ale mogli być niezauważeni. Tak możemy myśleć o naszym życiu, że no, nikt na nas nie patrzy. Ale tak nie jest, bo myślę, że większość ludzi na widowni to były rodziny i każdy patrzył na swojego najbardziej. To też taka nauka dla nas, że może nam się wydaje, że nasza służba w kościele to jest taka niewidoczna, że nikt tego nie zauważy, ale zawsze mamy rodziny, sąsiadów, którzy patrzą tylko na nas i może tylko to nasze granie, w cudzysłowie, dla nich się liczy i może to jest jedyna możliwość, że Bóg do nich dotrze. To już było. Takie coś zauważyłem, bo my tu mamy akustyka, powiedzmy, i on tam ma suwaki i to wszystko nami rządzi. A ta orkiestra była akustyczna, w sensie bez prądu. I każdy z tych muzyków musiał być na tyle wyćwiczony, żeby umieć zagrać cicho albo głośno i to nie miał pokrętła, któremu to robiło, tylko musiał mieć to w rękach i musiał umieć zagrać cicho, musiał umieć zagrać głośno. Oczywiście wszystko wtedy, kiedy mu dyrygent kazał grać głośno, to miał grać głośno, jak cicho, to cicho, jak siedzieć, nic nie robić, to siedział i nic nie robił. Tak sobie pomyślałem, że Bóg daje nam instrument jako Biblię. Powiedzmy, że Biblia to jest instrument. I czy my wiemy, kiedy go jak używać? Bo Bóg mówi, że Biblia jest jak miecz. I można tym mieczem zrobić komuś krzywdę, a można go używać w sposób taki, jak należy w danym czasie. Może twój miecz jest tępy i musisz teraz go naostrzyć, a nie iść walczyć. A może masz go mieć tylko przy boku, bo teraz nie ma walki, masz tylko ładnie reprezentować Boga, nie używając miecza. Ale musimy być do tego wyćwiczeni i patrzeć na tego dyrygenta ciągle. Ci soliści tam robili kosmiczne, no w ogóle wszyscy robili jakieś kosmiczne rzeczy na tych instrumentach. Każdy miał swoje te rozpiski, a mimo wszystko ciągle patrzyli na dyrygenta. To jest jakieś szaleństwo. My tutaj jesteśmy pół żłobka, to co my tu gramy. Ci ludzie tam jadą takie rzeczy z pamięci, że to w ogóle jest niepojęte, że to można zapamiętać, a i tak patrzyli kątem oka wszyscy na dyrygenta. Czy on coś do nich nie ma? Czy on nie machnie im, że nie wiem, przyspiesz, zwolnij, obojętne. Że on każe im nagle grać ciszej, chociaż grali głośniej. My tego nie wiemy. Dyrygent ma swój plan. I teraz tak, to było szaleństwo troszkę. Ktoś może, nie miało znaczenia, czy ten, kto gra, jest ładny, czy brzydki, gruby, chudy. Było znaczenie, czy jest wyszkolony.
miało znaczenie, że w ogóle tam jest, że został wybrany i że patrzy na dyrygenta i robi to, co on kazał. I ktoś z nas może powiedzieć, no ale ja nic nie mam, ja nie wiem, co mam robić, ja w ogóle nie mam instrumentu, nie mam tego, nie mam tego, tego nie umiem, tamci są lepsi. Na bis ten dyrygent wziął utwór, którym solistą była maszyna do pisania. Rozumiecie, to nie jest instrument. Wjechali jako solista, dali stolik, maszynę do pisania i facet grał na maszynie do pisania i wszyscy grali pod niego. Więc nie masz wymówki, ktokolwiek z nas, że a ja tego nie umiem, a ja nie umiem grać. Znaczy on umiał grać akurat na czymś innym, ale na ten moment miał maszynę do pisania i zagrał utwór na maszynie do pisania. I co z tego, że czegoś nie umiesz? Na pewno masz coś, co dyrygent, jak ci powie, możesz użyć na jego chwałę. I jakby tło jeszcze. Bo orkiestra to jest takie coś, co widać, ale jest dużo rzeczy, których nie widać, ale ktoś musiał zbudować tą salę, ktoś musiał obliczyć te wszystkie takie akustyczne rzeczy, żeby tego się dało słuchać. To szło do telewizji, ktoś musiał wcześniej poustawiać wszystkie mikrofony, wszystkie krzesła, potem to posprzątać. I czasem nam się wydaje, że nasza służba to jest takie coś, no ci tam na przodzie grają, ten pastor tam, no to on dobre kazania mówi. A może musimy zrobić coś, czego nikt nie widzi, że musimy zbudować salę, musimy dobrze obliczyć wszystkie odbicia, żeby potem te inne służby mogły dobrze działać. Tam nie przyszła ekipa budowlana, im nikt nie bił brawo, nie przyszedł żaden akustyk, jemu nie bili brawo, ale wszystko to było ważne, żeby dało się tego słuchać. I jeszcze na końcu była sytuacja taka, że nawet ten, który tam zagrał 30 sekund czy 3 sekundy, obojętnie ile zagrał, wszyscy weszli na scenę na końcu i wszyscy dostali brawa, niezależnie ile kto zrobił, ale dostali tylko dlatego, że ten dyrygent, że słuchali tego dyrygenta i że zrobili to, co on im kazał, co zaplanował, chociaż jeden grał nawet w jednym utworze dużo, drugi mało, jeden grał, się śmiałem, były kontrabasy, które zanim przejechały smyczkiem tam i z powrotem, to reszta skrzypek na przykład chyba walnęła 120 uderzeń, a oni robili takie, wiecie, takie mruczenie. Czyli nic nie robili teoretycznie, ale bez tego by to nie brzmiało tak, jak miało brzmieć. I dyrygent, jak zobaczyłem, że Bóg, wiem, że Bóg też obiecuje nagrody i uwielbienie dla nas, stanął na końcu, na przodzie, tam gdzie stał, ale obrócił się do całej publiczności i wszyscy oni razem dostali chwałę, jakby nie było, te brawa. Niektórych on wybrał jeszcze, tych solistów specjalnie, wyjątkowo jakby byli wyróżnieni, podał im rękę. I tak powinniśmy patrzeć na nasze życie, że Bóg ma plan dla nas, Bóg ma dla nas chwałę i zadania dla każdego z nas i nie powinniśmy z Nim dyskutować, bo On wie, co robi. I też nie powinniśmy czasem, no nie czasem, nigdy dyskutować z ludźmi, którzy idą za Bogiem. To już teraz jakby biorąc tego dyrygenta jako człowieka, on zagrał, znaczy nie zagrał ani jednego swojego utworu. On zagrał utwory innych kompozytorów. I czy my też tak patrzymy, że nasze życie to nie powinno być nasz utwór, tylko że to jest utwór, który już zaplanował, napisał Bóg i my powinniśmy go odegrać na Jego chwałę, żeby były brawa dla Niego, a dla nas też będą przy tym. Także bądźmy dzisiaj też orkiestrą dla Pana Boga, żeby On był uwielbiony, a On nas nie okradnie z naszej chwały, ale też przeznaczył dla nas brawa
wśród całych zastępów niebieskich, żebyśmy mogli też być docenieni, bo docenił nawet tego chłopaka, który zagrał trzy dźwięki, tak samo jak tych, którzy grali solo. Wszyscy razem dostali brawa i nie zabrzmiałoby to tak, jak brzmiało, jeżeli kogoś by brakowało. Amen. Panie, o swoje domy, Panie, o wszystko, co mamy, możemy być spokojni, bo Ty tym